Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, czy jest Pan człowiekiem pechowym, a przynajmniej przesądnym? Pytam przesądnym chyba też nie. Pytam w kontekście tego, o czym mówił wczoraj prezydent Witkowski, a mianowicie o klątwie Andrzeja Kosztowniaka w kontekście Radomskiego Centrum Sportu. Wie pan co, wielokrotnie się nad tym zastanawiam, bo od 5 lat słyszę cały czas od prezydenta Radomia, w każdej praktycznie sprawie, Kosztowniak, Kosztowniak, Kosztowniak. Nie chciałbym się wypowiadać na temat ewidentnego kompleksu poprzedników, bo myślę, że to wynika tylko z tego. A jeżeli mówimy o centrum sportowym, no to chyba trzeba tylko i wyłącznie pogratulować i podziękować poprzednikom dzisiejszej władzy, że potrafiła zaprojektować ten obiekt, że potrafiła wywalczyć pieniądze również na ten obiekt, bo przypomnę, że również 40 milionów złotych było wywalczone przez poprzednią ekipę, czyli przez ludzi, z którymi ja pracowałem, gdzie została przygotowana koncepcja również budowy stadionu. No jeżeli to miałoby być klątwą, że ktoś komuś zostawił dużo dobrej pracy po sobie, no to nie rozumiem tego, który wypowiada takie słowa. No ale jednak coś jest nie tak z Radomskim Centrum Sportu i w ogóle z tym miejscem. Nie z tym miejscem, z całym miastem, panie redaktorze. Ja to od kilku lat odpowiadam, że w naszym mieście po prostu nie ma nadzoru nad tym, co się dzieje. Bo jeżeli pan patrzy na Centrum Sportu, jeżeli pan patrzy na kamienicę Deskurów, jeżeli pan patrzy na archiwum, jeżeli pan patrzy na sławetną kładkę na cały kraj, jeżeli pan patrzy na drogi, które miały być oddane, na cokolwiek, no to zobaczy pan jeden wspólny mianownik. Wszystko jest opóźnione. Jeżeli pan patrzy na brak skoszonej trawy, o której pan rozmawiał z prezydentem miasta w ostatnim programie. Przypomnę, że prezydentem miasta 220-tysięcznego, gdzie rozmawiamy na temat tego, że kubki zgniłej trawy są pozostawione w mieście. To pokazuje, panie redaktorze, nie klątwę jednego czy drugiego miejsca. To jest ewidentnie brak nadzoru nad tym, za co odpowiadają służby miejskie w osobie prezydenta Radosława Witkowskiego. Ja prezydentowi Witkowskiemu zwracałem na to uwagę w cztery oczy w pierwszym roku, w drugim roku jego pierwszej kadencji. Później odnosiłem się również do tego publicznie i cały czas się do tego odnoszę. Tu nie ma wspólnego mianownika poprzez miejsce. Tu wspólnym mianownikiem jest osoba tej klątwy w cudzysłowie i zostawmy to, ale my powinniśmy dzisiaj rozmawiać na temat rozwoju naszego miasta, na temat tego, co się stanie w najbliższym czasie, kiedy będzie zbudowane lotnisko, kiedy będzie zbudowana trasa kolejowa. Nie ma przeprowadzonych prac urbanistycznych, nie ma w ogóle pokazanego planu rozwoju i strategii na nasze miasto. Ja bym chciał z prezydentem o tym rozmawiać, bo jako dzisiaj poseł, jako były prezydent, ale przede wszystkim jako radomianin, chciałbym mieć pewność co do tego, że władze mojego miasta myślą nad rozwojem tego, co się będzie działo w moim mieście dla mnie, dla moich dzieci czy dla moich wnuków na kolejne pokolenia. Macie państwo tylko chyba, tyle i aż tyle bym chciał. Macie państwo ten zespół parlamentarny, gdzie parlamentarzyści ziemi radomskiej są wszyscy i są przedstawiciele władz miasta. Ale panie redaktorze, nie bądźmy też, powiem tak, nie oszukujmy się, poseł taki czy inny nie zmusi prezydenta miasta do tego, żeby zajął się sprawami takimi jak ciepło, które za chwilę nam się całkowicie wysypie, na które nie mamy pieniędzy, na którego nie mamy pomysłu. Mamy problem choćby z rynkiem mieszkaniowym, bo za chwilę zacznie nam bardzo brakować nowych mieszkań na rynku. Nikt się nad tym nie zastanawia. Nikt się nie zastanawia nad tym, co się będzie działo w takich czy innych firmach komunalnych. My możemy prosić prezydenta, możemy na to mu zwracać uwagę. Nawet czynimy to publicznie, tak jak teraz to robimy, bo nic innego ta dyskusja nie jest dzisiaj prowadzona, a tylko po to, żeby pan prezydent w końcu tą refleksję w jakiś sposób przeanalizował, żeby ta refleksja do niego doszła. Tego bym oczekiwał od prezydenta i chciałbym, ale jeżeli dzisiaj nie prowadzimy tych prac na poziomie urbanistycznym, na poziomie planistycznym, to trzeba zrobić, panie redaktorze. To nie jest tak, że to jest jakiś element wydumania. Nie ma moim zdaniem dzisiaj strategii na najbliższe kilkanaście lat w sytuacji, kiedy dochodzi do bardzo dużych dwóch inwestycji czy trzech inwestycji dla naszego miasta, które zmienią oblicze naszego miasta na wiele, wiele lat. Niesie to za sobą pozytywne i negatywne konsekwencje. Musimy się umieć do tego skutecznie przygotować. Ja nie widzę tych przygotowań i mówię o tym też publicznie, bo prosiłem raz, drugi, piąty, dziesiąty prywatnie w cztery oczy, rozmawiając z jednym, z drugim, z trzecim z panów,
ale nie ma żadnej refleksji, tylko tyle, ale nie chciałbym, żeby prezydent tak w nieskończoność do mojej osoby się odnosił. Myślę, że ma wiele innych troszeczkę tak jak ciekawszych tematów. W centralnej polityce państwo odnosicie się do rządów Platformy Obywatelskiej. Przejdźmy właśnie do centralnych tematów. Pracownicze plany kapitałowe weszły w życie. Tak. W internecie i to już na poważnych portalach, nie mówię tylko i wyłącznie na stronach jakichś brukowców, pojawiają się instrukcje, jak, w jaki sposób się wypisać z pracowniczych planów kapitałowych. Polacy chyba boją się, że będzie OFE 2. Polacy boją się doświadczenia, niestety teraz powiemy o polityce doświadczenia. Tak, doświadczenia Donalda Tuska. Niestety Donald Tusk złamał pewną taką żelazną zasadę w każdym państwie, gdzie pieniądze z OFE jednak zostały zabrane. To, co byliśmy karmieni przez dziesiątki lat, a tak naprawdę nasi rodzice, bo nie my, we dwóch w sensie wiekowym, słyszeliśmy, że to są pieniądze nienaruszalne, to są pieniądze na te w czasy pod palmami, jak to było reklamowane, a później one zostały w prosty sposób znacjonalizowane, to chyba tak trzeba nazwać. No i mnie też osobiście zabrano tu się do własnego doświadczenia. Tak, na mniej, mniejsze na mniej pieniądze, tak, ale mimo wszystko na mniej to jest zabrano, na nauczka na dzień to dzisiejszy. Prawda, więc wcale się nie dziwię, że dzisiaj Polacy podchodzą do wszelkiego rodzaju tego typu planów z pewną rezerwą. Ale my myślę, że przez 4 lata ostatnie pokazaliśmy zasadniczą różnicę między rządami Platformy Obywatelskiej. My jesteśmy ludźmi wiarygodnymi, jesteśmy przekonani, że dotąd, dopóki nie będzie się rządzić wiecznie, właśnie chciałem powiedzieć. To prawda, ale to też jest sztuką wybieranie ludzi mądrych, panie redaktorze. No tak, ale skąd ja mam wiedzieć, czy ludzie, którzy zaczynają karierę zawodową, że za 20, 30, 40 lat ktoś nie przyjdzie i nie dojdzie do wniosku na 2 lata przed emeryturą, że to zabierze. Pozwolę sobie na pewien żart, to ma pan już to doświadczenie poprzednich 8 lat, na nich już pan nie może głosować, bo oni pani już panu udowodnili, ja że potrafi raczej, zabrać. Ja raczej idę w inną stronę, mianowicie lepiej trzymać pieniądze przy sobie, a nie pozwalać na to, żeby rząd je dostawał. Żeby była jasność, to jak inwestujemy swoje pieniądze, czy je inwestujemy w plany kapitałowe, czy je inwestujemy w akcje, obligacje, dzieła sztuki, nie wiem, nieruchomości, cokolwiek byśmy nie wkładali w te nasze pieniądze, jeżeli je posiadamy, a daj Bóg, żebyśmy je posiadali, żebyśmy mieli to zmartwienie. Bo to jest przede wszystkim walka dzisiaj w Polsce o to, abyśmy mieli to zmartwienie angażowania kapitału. To jest sprawa indywidualna i uważam, że każdy z nas przy swojej mniejszej, większej wiedzy ekonomicznej czy specjalistycznej no, powinien te decyzje podejmować, choć też uważam, że państwo pewien odsetek tych pieniędzy powinno gromadzić na takich czy innych kontach, jakbyśmy ich nie nazywali, po państwo to, nie żeby zabezpieczyć, możliwości? Żeby zabezpieczyć ten element stricte socjalny, żebyśmy też w prosty sposób mówiąc, nie przepuścili społeczeństwo każdego się starzeje, będzie i nie przepuścili wszystkiego w danego dnia, a na starość myśleli no tylko tak, i wyłącznie o pomocy pracownicze społecznej. Plany kapitałowe działają w ten sposób, że przychodzę pierwszego dnia na emeryturę, dostaję od razu, mogę poprosić wszystkie te pieniążki. Dlaczego nie wprowadziliście państwo takiej sytuacji, że mogę w dowolnym momencie, nie wiem, raz do roku, dajmy na to, wypłacić te pieniądze? Bo my wtedy jesteśmy, bardziej można było bo zaufać my jesteśmy demokratami, bo też zakładamy, panie redaktorze, że to teraz mając pan 60... z tym. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo wysoko cenią sobie ludzki intelekt i podejmowanie przez człowieka decyzji. No to dlaczego tak nie mogą ludzie wypłacić? Panie redaktorze, nie, po to, abyśmy w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę, gdzie to jest bardzo istotny etap naszego życia, jeden się kończy, drugi się zaczyna, podejmujemy te decyzje, które mając już wiedzę, ile zgromadziliśmy obok tego kapitału, jak jesteśmy zamożni, na co sobie możemy pozwolić, albo na co musimy, w jaki stopniu musimy na przykład pomóc własnym dzieciom. Wtedy podejmujemy te decyzje. I ja bym bronił tego rozwiązania. To jest takie rozwiązanie, w którym w wieku tych 60 paru lat podejmujemy decyzję, czy jednak pozostawiamy to przy sobie, czy na przykład chcemy wesprzeć no tak, ale swoich najbliższych. Proszę zobaczyć, więc... to nie jest demokratyczne rozwiązanie. Demokratyczne jest wtedy, kiedy jednostka wybiera, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy państwo każe. Panie redaktorze, tak, to wtedy byśmy, gdybyśmy chcieli takiego absolutnie demokratycznego, jak to chciałby pan pewnie przedstawić, to wtedy nie powinniśmy płacić żadnych danin publicznych i powinniśmy no nie, sami decydować o tym, co robimy. Nie, no to też przesady. Próbuję, bo pan też próbował to troszeczkę przejaskrawić. Wydaje mi się, że to jest formuła na tyle bezpieczna, która nas też w jakimś stopniu zabezpiecza na starość. Pamiętajmy, żyjemy zdecydowanie dłużej, koszty naszego życia na starość są zdecydowanie wyższe poprzez różnego rodzaju formy opieki, od medycznej po każdą inną i musimy się umieć przygotować również na naszą starość. To jest taka uwaga do
to nas dwóch. Dokładnie, niestety. No to taka zmieńmy refleksja. Temat na przyjemniejszy. Sondaże, zaskakujący sondaż Ibrisu pokazuje, że im opozycja jest bardziej zjednoczona, tym zyskuje bardziej Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, ja cieszę się z sondaży zawsze, ale mówię, że sondaże nie wygrywają wyborów i podchodzę z dużą rezerwą do każdego sondażu, i tych pozytywnych, i tych negatywnych. Cieszę się, że opozycja się opowiada, bo dzisiaj ewidentnie widać, że jest tworzony blok taki lewicowo-liberalny. Trudno określić, czy bardziej lewicowy, czy bardziej liberalny, na pewno bardzo liberalny w sferze światopoglądowej, podejścia do rodziny, różnego rodzaju związków. I myślę, że będzie to wybór cywilizacyjny. Rzeczywiście będziemy podejmować decyzje w najbliższych wyborach, czy walczymy jako PiS, czy Zjednoczona Prawica o prymat rodziny i rodzina dla nas jest najważniejsza, czy po drugiej stronie będzie ta koalicja z Grzegorzem Schetyną, która będzie walczyła przede wszystkim o prymat związków takich czy innych. Już nie chcę specjalnie głęboko w to wchodzić. Co jeśli się okaże, że jednak lewica zostanie wypchnięta poza tę koalicję i okaże się, że na przykład, nie wiem, Wiosna myślę, że Grzegorzowi SLD Schetynie, razem wystąpi. Grzegorzowi Schetynie dzisiaj się nie opłaca wypychać lewicy. Paradoksalnie, pomimo to, że bardzo dużo przegrał na wyborach do Europarlamentu, bo wskrzesił SLD i ludzi, którzy już od 15 lat nie funkcjonowali w polityce. Myślę, że to jest wielka osobista przegrana Grzegorza Schetyny. Jednak faceta, który jako młody chłopak walczył bardzo mocno o pewne idee demokratyczne. Był członkiem NZS-u, walczył o powszechnie nazywaną wtedy komuną, a dzisiaj ją sam odgrzał i wskrzesił. No myślę, tak, że to jest jego osobista przegrana. Ale to są osoby, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej, jeżeli ma pan na myśli, nie wiem, Włodzimierza Cimoszewicza, czy chociażby Leszka Millera. Wie pan co, tak, ale jednak te osoby, wydawało się te kilkanaście lat temu, są bardzo dalekie jednak od ideałów Platformy Obywatelskiej i myślę, że dzisiaj tak daleko na lewą stronę poszła Platforma, że dzisiaj musi się licytować choćby z Wiosną na swoje podejście do związków homoseksualnych, do takich czy innych relacji międzyludzkich, z czego też ja nie kryję, że się cieszę, bo w końcu Platforma też pokazała swoją taką twarz prawdziwą i niech się licytują dzisiaj panowie czy panie z Wiosny z paniami i panami z Platformy. To bez wątpienia będzie ciekawy czas nas czeka. I na tym niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania, że ciekawy czas nas czeka. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Andrzej Kosztowniak, ja bardzo dziękuję. Poseł PiS był moim i państwa gościem. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.